No i mamy zdarzenie 14. Tu będzie numerek kafe już inny, bo to wiadomo, inne zdarzenie. Tutaj jest data wysłania i mamy z dnia 3 i 4 września tego roku. I tu jest podpis policjantki. Ta sama policjantka prowadzi postępowanie. To są groźby pozbawienia mnie życia i zdrowia. Tego jest tak dużo, że po prostu aż ciężko ogarnąć, ale zawsze są te same osoby. Czyli te same osoby, które handlują tutaj meliną, w melinie, alkoholem bez akcyzy, papierosami bez akcyzy i nie wiadomo czym jeszcze, za wiedzą i zgodą Urzędu Miasta w mieszkaniu komunalnym. I tutaj mamy groźby karalne wobec pozbawienia mnie życia i zdrowia. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć, nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest.